Cześć, z tej strony Fit Kobietka. W tym nagraniu przetestuję dla Was ubrania sportowe, treningowe firmy Ruch Radykal. Wiem, że wiele z Was zauważyło, że często pojawiam się w nich na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, trenuję w nich i poprosiłyście o taki test, więc go robię. Jeżeli chodzi o to, jak będziemy testować te ciuchy, przede wszystkim weźmiemy pod uwagę kolor. Druga sprawa to, jak oczywiście w nich wygląda kobieta. U mnie akurat ja jestem gruszką, więc będzie to typ budowy gruszka. Trzecia rzecz to, jak one sprawdzają się podczas treningu. Postaram się troszkę ze sprzętem potrenować, żebyście zobaczyły, co się dzieje, kiedy na przykład trzemy sprzętem o właśnie takie ubranie, bo wiele ciuchów wtedy się albo przerywa, albo się zaciąga i jest to po prostu wkurzające. No i kolejny czynnik, jaki weźmiemy pod uwagę, to będzie to, czy one prześwitują i czy są po prostu wygodne. Tak więc zostańcie ze mną i przechodzimy do testowania. Dobra, i to jest ten zielony strój. On ma taki specyficzny materiał, bardzo przyjemny, nie powiem, bo jest naprawdę fajny. Ta bluza jest świetna, bo ma przede wszystkim kieszonki na suwak, więc tu czy kluczyk, czy telefon, w końcu można coś rzucić. No, ma też oczywiście tutaj miejsce na kciuka. I teraz tak, jak ją sobie zdejmujemy, mamy pod spodem termiczną koszulkę na długi rękaw, w której wiem, że wiele kobiet biega i ona się świetnie sprawdza. Mi też, więc na jesień jest naprawdę fajna. To jest akurat eseczka, spodnie są też eseczką i bluza też jest eseczką. I teraz tak, jeżeli chodzi o spodnie, ja trochę czuję się już w nich ciasno, więc myślę, że będę musiała się przerzucić na M-kę. Różową chyba M-kę, ale tak, ale ogólnie są bardzo wygodne. No i jeżeli chodzi o to, co się dzieje z materiałem, kiedy będziemy trenować, to już Wam pokazuję. Tutaj mam ketelka. Ten ketel jest troszkę wystający, więc mogę spokojnie sobie potrzeć ciuchem właśnie i zobaczymy, co się będzie działo, czy one się jakkolwiek zawadzają. Nic się tutaj nie dzieje, zobaczcie sobie. Tre, nic tu nie widać, więc ten materiał jest naprawdę, jeżeli chodzi o jakikolwiek sprzęt czy gryf, myślę, że nic tu się nie stanie, on się nie zaciągnie. To samo będzie na pewno z koszulką, bo też jest dosyć elastyczna, więc spokojnie można trenować. I słuchajcie, ja mam celulit w tym miejscu i widzę, że nie widać go jakoś super, więc faktycznie te antycelulitowe serie będą się sprawdzały u mnie i ja je naprawdę bardzo polecam i bardzo lubię. Druga wersja kolorystyczna, czyli taki róż, trochę wpadający w fiolet. Też mój faworyt, jeżeli chodzi o kolorystykę, na jesień zwłaszcza. Tu jest różnica w topie. Ja wybrałam sobie akurat do tego zestawu taki właśnie rash guard. On ma taką siateczkę tutaj, która jest naprawdę przyjemna, bardzo w dotyku. No i oczywiście jest krótka. Ja teraz jestem w ciąży, więc ten brzuszek czasami pokazuję. Więc taka właśnie, taki topik jest dla mnie jak najbardziej fajny. No i widzicie, tu jest króciutki. Te spodnie to już są M-ki, ze względu na właśnie brzuch, żeby mnie nie uciskały. Jeszcze mam tu sporo luzu, więc spokojnie mi pasują. I tak samo jakościowo jak zielony, bardzo dobre, antycelulitowe. I jeżeli chodzi o wygodę i trening, to naprawdę są świetne. I to jest kolejna wersja. Tym razem mamy troszkę inny model, uniwersalny, bo czarny, więc każda kobieta dobrze czuje się w czarnym, myślę. Jest on takim bezpiecznym kolorem i na trening, i właśnie czy do biegania gdzieś tam na zewnątrz, na mieście. I tak, on się składa z czterech części. Tutaj mamy tą bluzę, ona jest ocieplana, jest termiczna, jest na polarze, więc jest naprawdę cieplusia. Mamy też top, taki właśnie na długi rękaw. Zaraz Wam pokażę.
Tak, to jest taki topik, który jest na długich rękach. On jest dosyć obciślutki i naprawdę wygodny. To jest eseczka. I tu widzicie właśnie zaraz na przebitce gdzieś będzie ten wzór. Mi się on bardzo podoba osobiście. Jest taki uniwersalny też. Pasuje do wszystkiego, a też nie jest powtarzalny. I teraz tak, kolejna część to jest właśnie top. I ten top, ja akurat mam taki właśnie kremowy, ale mam też szary. Mam też taki szary i ten szary nie ma wkładek, jeżeli chodzi tutaj właśnie na biust. Jest on ok, ja go wolę osobiście. Ten natomiast ma już wkładki, które oczywiście można sobie spokojnie wyjąć. To są takie zwykłe wkładki. I niestety tu jest ogromny minus, bo te wkładki, jak widzicie, się gniotą. Się gniotą i się odkształcają, przez co piersi wyglądają niefajnie, co tu właśnie widać. Jest taka dziura, nie jest to estetyczne, nie jest to ładne, więc ja myślę o zakupie z jakichś takich żelowych wkładek, które by mi tutaj właśnie wypełniły ten biustonosz. To jest też eseczka, kolor jest fajny, myślę, że pasuje do większości ciuchów. No i teraz spodnie. Spodnie są ok, bardzo lubię, bo są właśnie uniwersalne, czarne, nie obciskają. To jest eseczka akurat, no i jeżeli chodzi o to, jak one są na treningu. Zaraz zobaczymy. To już jest troszkę inny materiał, taki właśnie pojedynczy, ale tutaj też się nic nie będzie działo. One wszystkie są takie właśnie dosyć elastyczne i one się nie zaciągają, więc to dla mnie jest duży plus. Ja sobie mogę jechać tutaj i mu nic nie będzie, nie ma żadnych odznaczeń, tak jak widzicie. Więc są fajne. Już są oczywiście po praniu, więc widzicie, że nic mi się nie dzieje. No a teraz podczas treningu. Zobaczmy, czy będą prześwitywać. Jeżeli chodzi o bok, nie wiem, czy widać celulit, czy się pojawił, ale myślę, że nie, nie do końca. Wszystkie bluzy właśnie z tej serii to są bluzy, które są ocieplane. Ja je naprawdę kocham i mówiąc szczerze, wykorzystuję je na treningu jak najbardziej, wykorzystuję je do jogi również, ale ja je wykorzystuję też na co dzień. Na przykład jak idę rano na zakupy, to zakładam po prostu tą ocieplaną bluzę na polarze i jest mi ciepło, jest mi ok. I ona też właśnie ma fajny kolor różowy, są też czarne, więc naprawdę świetnie sprawdzają nawet w takich codziennych rzeczach, albo kiedy jest mi w domu zimno, to po prostu otulam się szybko w tą bluzę, herbatka i jest wszystko ok. Więc to dla osób nie tylko trenujących, ale dla takich, którym po prostu jest non-stop zimno, to ta bluza naprawdę będzie się świetnie sprawdzała do czarnych leggingsów, do czarnych spodni, do nawet dresów czarnych. No jest po prostu świetna, więc to polecam po prostu każdemu. Dodatkowo zwróćcie uwagę na ceny tych niektórych właśnie produktów, bo są po prostu niskie i są świetne. Żeby nie rzucać słów na wiatr, pokazuję Wam właśnie najnowszą wersję, którą zakupiłam. To jest ta bluza. Jeszcze jest, zobaczcie, metka nawet. Metki wyglądają tak. O, i macie tutaj właśnie napisane, że to jest tworzywo antybakteryjne, więc fajne. No i oczywiście jakościowo super. I ta właśnie z zielonym mi podpasowała na jesień, bo mam czarne leggingsy i ta będzie się świetnie sprawdzała. Zaraz ją przymierzę od razu przy Was. Jakoś mi skusił ten zielonkawy kolor na jesień. Tak, i tu widzicie, ona ma polar. Ona jest naprawdę, kurczę, żebyście mogli dotknąć, jaka ona jest miśkowata i przyjemna, to byście sami stwierdzili, że faktycznie super. Myślę, że dla blondynek ten zielony akcent jest fajny. No i tak, sama przyjemność noszenia, cena fajna, więc jeżeli nie lubicie różowego, to możecie spokojnie tą czarną zabrać, ona się też super sprawdza. Podsumowując, ja tą markę oceniam bardzo dobrze, bardzo ją lubię, korzystam, więc myślę, że też dla osób, które biegają, zwłaszcza jesienią i zimą, które jeżdżą na nartach, które są aktywne, kiedy jest zimno, to jak najbardziej te wszystkie ciuchy się sprawdzą. Dodatkowo dla osób, które nie chcą wydać milionów monet, to naprawdę ceny są bardzo przystępne,
A jeszcze dodatkowo w opisie macie kod rabatowy mój, więc możecie sobie z niego skorzystać i wypróbować po prostu kilka wersji zamówić. Paczka idzie bardzo szybko, więc myślę, że można skorzystać i na tym nie stracicie. To by było na tyle. Dajcie mi znać, co kolejnego mam przetestować. Może jakiś produkt spożywczy, może jakieś suplementy, może jakieś inne ciuchy. Dajcie znać w komentarzu i do następnego nagrania.